Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie speedruna. Dziś bez kamerki, gdyż jestem na turnieju szachowym w suwałkach. Podepnę wam link w opisie. Czy w komentarzu bardziej, jeżeli ktoś będzie chciał na żywo oglądać partię, jestem po pierwszej rundzie, w wyniku nie komentuję, ale to wiadomo od dlaczego. Dobrze, jedziemy z tematem, gram na 10 minut. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, wszystkie komentarze to zawsze poprawia algorytmy na YouTube i jedziemy z tematem i zagrajmy sobie E4. Przeciwnik 1459, zobaczymy, jakie partie będą dzisiaj rozgrywane. D5, no to mamy skandynawską. Bijemy na D5 od razu. Nie patyczkujemy się z tym pionkiem w centrum. Jeżeli odbija Hetman. No... O! Został zagrany skoczek na f6. No to w tej sytuacji zagram d4. Jeżeli skoczek zbije na d5, zagramy sobie c4, żeby atakować od razu centrum. Od razu atakować tego skoczka, oczywiście. Ten skoczek najprawdopodobniej ruszy się na B6, a wrócił jednak na F6. Sytuacja tu jest bardzo prosta. Wystarczy wyprowadzać sobie skoczki, za chwilę zająć wolną linię E, centrum mamy fajne, zobaczymy jak przeciwnik będzie się rozwijał figurami. Ciekawy jestem, czy zagra koniec G4 od razu. Po takim ruchu, w sumie, zastanawiam się, czy zagrać skoczkiem na F3. No właśnie, i zagrał. Czy zagrać skoczkiem na F3, czy zagrać sprytniej? Może zagram Hetman B3, odchodzę sobie od ataku i atakuję pionka B7. Ale moment, nie zauważyłem, że jest bicie na D4. Ale to chyba nie działa, dlatego że bije na B7 i wieża na A8 będzie zdobyta. A tutaj król nie ma żadnego zagrożenia. No właśnie, widzimy ruch B6. No, jest to posunięcie na pewno niegroźne. Tu się tego nie boimy. Gramy goniec E3, żeby bronić pionka D4. Jeszcze się wstrzymuję z wyprowadzeniem skoczka na F3. Mogę też spróbować goniec E2 prawdopodobnie. To znaczy, pomysłów jest tu bardzo dużo. Tak sądziłem, że taki ruch zostanie zagrany, czyli skoczek na C6. Jak to wykorzystać? A zagramy sobie po prostu ruch D5. Będziemy tego skoczka atakować. Skoczek na A5. Możemy chyba dać sobie tutaj kulturalnego szacha na polu A4. Tylko Hetman d 7. Nie chcę za bardzo wymieniać tutaj figur. Um, zastanawiam się, czy nie mogę zagrać Hetman C2 z planem B4. Skoczek B7 nie będzie stał super. Dobra, Hetman C2 myślę, że naturalnie. Na no, koniec na G4 teoretycznie nas, troszkę zrobił tutaj szkód, ale tylko teoretycznie. A o, zobaczcie. Skoczek na C4. Przeciwnik nie zauważył bicia gońcem. No cóż, tutaj przyjmujemy tę ofiarę. Czyli podstawka na tym poziomie bardzo rzadko. Spotykana tak naprawdę, no ale trzeba to bezlitośnie wykorzystać. No nie możemy sobie pozwolić na takie e, rzeczy, żeby nie wziąć figury. E, no dobra, e, figura więcej e, i cóż, trzeba grać dalej. E, teoretycznie, jakby skoczek nie wziął tego pionka, e, to na przykład planowałbym grać może H3 i G4 i ewentualnie skoczka wyprowadzał, wieża D1, następnie też B4 było w planach. Posunięcie A6 nastąpiło. Dobrze, i teraz myślę, że myślę, że nawet zagram chyba ruch F3. Zagram ruch F3 odpędzę gońca i spróbuję zrobić długą roszadę. Jeżeli koniec pójdzie na H5, to osłabi się diagonala A4E8, i tu będę mógł się pokusić o poświęcenia. Na razie zrobię długą roszadę. Jeżeli nastąpi B5, to pokuszę się chyba o bicie skoczkiem na B5, odbiję gońcem, skoczek się zasłoni. I tutaj będę bardzo mocno naciskał na, na przeciwnika na punkt D7. Tak zrobię, bo mam na to chyba czas. Mogę też skoczek E2, skoczek D4, skoczek C6 lub na F4. Dobra, jest zagranie gońce Hetman A4. Jeżeli nastąpi B5, bije tutaj skoczkiem, bicie pionkiem, bicie gońcem, jest taktyka. Skoczek D7, bije na D7, Hetman D7 i Hetman A8 ze zdobyciem wieży. Czy tak nastąpi? Zobaczymy. Jeżeli zagra Hetmanem na D7, to wtedy goniec B5, jeżeli odbija, to wisi wieża. Dobra, wchodzi ten wariant, moi drodzy, zbijamy na B5. Tutaj powinno pójść, no chyba gładko. No wykorzystujemy po prostu. Przewagę w liczeniu wariantów, tak naprawdę. No, przewaga jest oczywiście w figurze Więcej, ale bicie na B5 na pewno przeciwnik nie rozpatrywał. Nawet C6 nie działa, bo bijemy tutaj od razu wieża, atakuje Hetmana. W tej sytuacji też grozi na przykład skoczek C7 z matem, więc nawet jak przeciwnik gdzieś tam. Zagra taki lewy ruch pod tytułem wieża B8, no to skoczek C7 mat, skoczek D6 mat w ogóle. Tak, tutaj jest odbicie, odbicie gońcem, no i sprawa jest już banalna, bo tutaj skoczek musi się zasłonić. Zbijamy i od razu robimy odciągnięcie figury od obrońcy. Znaczy odciągnięcie obrońcy od figury A8, więc w tej sytuacji tutaj Hetman jak wybija, to wybijamy na A8. Sprawa prosta. Teraz Hetman musi zagrać na D8 i widzimy, że mamy wieżę więcej. W ogóle po tym ruchu mogę też tak zagrać. Tak też zrobię, bo Hetman się znowu musi zasłonić i poczekam aż on mi wybije na C6. W tej sytuacji wyprowadzę po prostu skoczka i gram sobie dalej w szachy. Wyprowadzam za chwilę skoczkę na F4, chcę wybić gońca, mogę też próbować iść pionkiem A do pola przemiany, nie muszę się z tym spieszyć absolutnie Zresztą widzimy, że wieża więcej to jest już bardzo, bardzo dużo Nastąpiło wybicie, to wybijamy, tu prawdopodobnie jakieś E6, E5 no, ale to już mówię: bez figury to gra się bardzo ciężko czarnymi, oczywiście. To może zagrać tak z opcją mata. Ciekawe, czy przeciwnik to zauważy. Zagram tak troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, na przypał, bo grożę matem. Zobaczę, czy zauważył. Zauważył, ok, więc nie ma tutaj co za bardzo kombinować. No to co? Wracamy gońcem na E3. To, że straciliśmy tutaj małe tempo, to nie ma znaczenia przy tak dużej przewadze materialnej. W tej sytuacji przeciwnik gra goniec d6. Dobra. Wiecie co? Ja uproszczę grę i zbiję tego gońca. Pionek odbiję i mogę maszerować tutaj pionkami albo zagrać goniec b6, ale chyba, chyba jednak połączę pionki. Zagram ruch b4. I tutaj b5, b6, te pionki będą wyglądały i będą już bardzo, bardzo groźne bez dwóch zdań. Teraz tylko jeszcze połączę tutaj tego króla z pionkami, bo jeszcze może wejść wieża do akcji, żeby te pionki obronić. Król jest bardzo blisko pionków, to jest ważne. Goniec tu już, no, tak za bardzo chyba. O, zaczął działać jednak, ale skoczek. Skoczek F4, żeby od razu atakować stępem. Aha, goniec zagra na B5, będzie atakował pionka Ale to spokojnie, to zagramy sobie wieżą Tutaj również mogę oddać, dobra, mogę oddać tego pionka Nie ma to znaczenia większego Król B3, A4, zagramy C7 Dlatego, żeby król podszedł do tego pionka I król B3 i A4, taki będziemy plan tutaj stosować Ewentualnie po król D7 można też skoczek na H5 Atakując tego pionka i potem na F6, jeżeli ten by chciał się poruszyć. Tu się wszystko trzyma. Oczywiście po tym posunięciu mogę też zagrać goniec na B6, po prostu bronić pionka C7. To też jest prosta, jeśli chodzi o y, granie w ten sposób. Dobrze, tak poszło. Y, no, wybór mam duży, ale chyba jednak podciągnę króla, mimo wszystko, żeby uruchomić kolejnego pionka. Jak nastąpi y, wybicie na C7, no to sprawa jest prosta. Oczywiście wybi wybijamy. I będzie bardzo prosto grać już te pozycje. Goniec C6. Oj, tego nie przewidziałem, ale nie szkodzi. Mamy ruch A4, mimo wszystko. Jeżeli będzie wieża, bije na C7, to gramy B5. Nawet po szachu tutaj odbijamy, bo goniec też broni wieży, więc tu się wszystko fajnie trzyma. To też trzeba na pewno sobie poprzeliczać w miarę szybko podczas rozgrywania tego typu schematów, czy tam motywów bardziej. No więc mamy ruch B5 i sprawa tu się bardzo upraszcza, więc tutaj dajemy radę na pewno. Jeżeli mamy przewagę materialną, pamiętajmy, wy, y, pamiętajmy, aby ją jeszcze bardziej upraszczać. Tutaj zbijam sobie pionka, bo zawsze te pionki mogły być jakąś tam tarczą groźną, z szachem, i bijemy na B7. No i szczerbate piony zostały u przeciwnika. Nie ma kompletnie co grać. Nawet szach nic nie daje, bo król. Pionki zesuwają. Sprawa łatwa, więc tutaj myślę, że komentarz jest już raczej zbędny. Realizacja przewagi jest już banalna. No ale oczywiście przeciwnik może grać do samego końca. Ma takie prawo, ma jeszcze 4 minuty ponad, więc swoje trzeba zrobić. Poddał, moi drodzy, nowy na 10 minut, lecimy. 1434 ranking, gramy czarnymi. E4. No to zagrajmy sobie może E5. Zobaczymy, jaka będzie reakcja przeciwnika. Skoczek na C3, no to skoczek C6. A3! No nie, no takich ruchów to nie wolno grać, moi drodzy. To są ruchy w ogóle bez sensu, ze stratą tempa. Skoczek F6, H3, proszę bardzo. A3, H3, no niesamowite. Niesamowita defensywa. Goniec na c5 Łatwe wyprowadzenie figur Może d5 zastosujemy sobie zaraz Goniec na b5 Skoczek d4 Niech będzie atak na gońca bezpośrednio Mamy na to czas Za chwilę roszada I będziemy kontynuować akcję w centrum Chociaż w centrum można by grać już w zasadzie od razu Ale tutaj zrobimy roszadę, żeby nie było niespodzianek Jakieś na f7 Bieża zawsze to wspomaga Teraz jest tak Takie zagranie Dobra, zamieszajmy w pozycji Zagrajmy c6 Żeby zagrać po prostu d5 Zbudowaliśmy Szybko centrum. Nawet nie boję się takiego zagrania jak skoczek bije na E5, bo gram D5 po wybiciach. Czasami jest wieża E8 za takim na skoczka. Dobra, gramy D5. No to nie, pozycje czarnymi mamy tutaj kapitalną. Z uwagi na rozwój, jaki. Z uwagi na przewagę w rozwoju przede wszystkim. Dobra. I tutaj, tak jak mówiłem, wieża E8 wtrącimy. F4 może być jeszcze zagrane, oczywiście. Po tym ruchu f4, wydaje mi się, że zbije na d5 i spróbuje wejść z może hetmanem. Ale właśnie po ruchu f4 pamiętajmy też, że goniec spełnia fajną rolę, bo nie pozwala królowi zrobić ruszady, więc a 4 no raczej trzeba zagrać. Przeciwnik zagrał, tutaj odbijamy. Goniec b5 nie działa, bo skoczek tego gońca tutaj czesze, więc tutaj się wszystko fajnie trzyma. I chyba zagramy sobie skoczkiem na 4, chociaż też skoczek D7 wchodzi w grę. Jest dużo dobrych posunięć, które tutaj działają. Jest goniec na D3. No dobra. Po tym ruchu. Zastanawiam się teraz tak szybko. Czy nie zagrać nawet skoczkiem na C6? Tutaj goniec będzie pilnował. Nie, zagramy skoczkiem. Zagramy skoczkiem na E4 mimo wszystko, bo Hetman wchodzi na H4 i już są groźby matowe, a przeciwnik może się zaabsorbować tym, żeby tutaj bić tego skoczka. Wybijemy sobie, Goniec wybije na E4 oczywiście i zagramy sobie Hetmanem na H4 za chwilę atakując, bo w kolejności, gdy zbije to Goniec, to najpierw wtrącimy szacha, bo jakby zbił skoczek i wtrącimy szacha to będzie, B, będzie G3, więc najpierw odbijamy tego skoczka, zbił skoczkiem, ok. Zauważcie też, że tutaj można chyba zagrać F6 nawet, ale nie chcę, żeby przeciwnik dostał kontrę, bo on też może spróbować posunięcia hetman H5 za moment. Dobra i teraz dajemy szacha. W ogóle tu chyba są zaraz maty z tego, co widzę. Hmm. Tu w ogóle po król F1 można nawet zbić skoczka, pionek zbija i zbijamy gońca, przewaga materialna Tylko, że nawet po król F1 zastanawiam się, czy po prostu nie zbić na C2 za takim na wieżę, tu będzie groził mat, on może zagrać D4 Zbijemy na C2 Spróbujemy tej sztuczki, grozimy prostym matem Jeżeli, nie, jeżeli się od tego mata obroni, to zbijemy po prostu wieżę Myślę, że spokojnie w tej sytuacji damy radę. Nawet, a nawet mogłem zbić na F4, bo tutaj dwie figury wisiały, więc to też działa, ale chcąc partię skończyć, jak najszybciej grożę matem, więc zobaczymy, co przeciwnik na to powie. Hetman F3, czyli zauważył jednak, że może dostać mata. No dobra, zbijamy wieżę, bo jak się powiedziało, A trzeba powiedzieć Z również. No i. Cóż teraz, mamy, wierzę więcej, przeciwnik g3, to jest normalna rzecz, tutaj wracamy hetmanem na e7 i co dalej, co dalej, na pewno skoczka będzie trzeba uruchomić, zagram tak, zagram gońcem na d6 z opcją bicia skoczka, ten, aha, goniec b2 wrzucił, a to sprytne, dobra, zbijamy skoczka, skoczek w centrum niebezpieczny, jeżeli odbije pionek, no to odbije, Odbił goniec. Liczyłem na to dlatego, że mam takie posunięcie jak F6. I teraz nawet szach nic nie daje, bo już ten skoczek by na F7 tam nam podziała Już tego skoczka nie ma. Szach nic nie daje, ale trzeba go dać, bo inaczej goniec na E4 będzie zbity. Bo po szachu idę królem na H8 i po wybiciu skoczka Hetman na E1. Tak też się dzieje. Ważne, żeby takie motywy też zauważać pod tytułem właśnie y, goniec na 4. A w ogóle tutaj po y, Król G2 mamy wieża E2 y, i Hetman musi oddać swoje życie na tym polu, więc Hetman wybija i to wszystko będzie się pięknie spinać. Wybijamy. Teraz jak król zagra tutaj, znowu daje szacha, bo jak król znowu zagra tutaj to. Bije na D2, a na H2 to lepiej. Zbijam tutaj i się goniec może zasłonić oczywiście. To dla niego troszkę lepiej. Ale to i tak, pozycja jest przegrana. Teraz e, trzeba zagrać gońcem tu, może i tutaj. Ewentualnie goniec tu. Nie, chyba goniec D7, bo wieża będzie miała podpórkę na E8 w razie czego. A to nie, to nie ma znaczenia, bo Hetman i tak stoi dobrze, pilnując tutaj tych pól e, i wieża nie jest w stanie tam ruszyć, więc e, może zagram po prostu goniec F5 i tyle. Z groźbą, goniec E4. Hetman, wieża E8, wieża E2. To się wszystko będzie dobrze trzymać. Tak też się dzieje. Mogłem też zbić na F4, wstępem w razie czego. No i tutaj wprowadzę sobie po prostu, wieżę może na C8, żeby tutaj wjechać. Nie muszę zbijać na F4, nie ma takiej potrzeby. No, czyli można grać tu wiele dobrych rzeczy, ale ja chcę zagrać wieżą na C2 i chcę po prostu tam zbić gońca na G2. Ok, bierze C2 i tu już grożę wybiciem. Tutaj też jakieś opcje są na F6, ale tego się nie boimy. Teraz zbije w ogóle na f4 z szachem, z innym planem. Król H1 i wieża bije na G2, wieża bije na G2. Hetman F7 i dajemy mata. Tu oczywiście jeszcze może być zbicie na G7, goniec tego broni, to się oczywiście tego nie boimy, bo Król G8 tak też się dzieje. Tu grozi Mat na H2, więc wieża musi zbić. Szach i Mat. Do końca. Ok. Lecimy dalej. 1461. Gramy znowu czarnymi. E4. No to dobra. Niech będzie znowu E5. Skoczek. Skoczek. D4. Partia szkocka, ok? Skoczek zbił na D4, to przeciwnik prawdopodobnie tutaj coś się orientuje. Tu gramy goniec C5 teoretycznie, naciskamy na skoczka. W tej sytuacji oczywiście skoczek może wybić na C6. Będziemy mogli wtedy zagrać hetmanem na F6. To jest ciekawy ruch, dlatego że grozimy matem na F2, ale nie jest to naszym założeniem. Znaczy, chcemy dać mata, wiadomo, przy okazji. Ale chodzi o to, żeby hetman odbił skoczkę na C6 i żebyśmy tutaj nie stracili struktury. Tak też się dzieje. Wybijamy, atakujemy, ale widzę, że przeciwnik wie o co chodzi w tej grze. Skoczek zagrywa na F6, atakujemy tutaj. Wydaje mi się, że to jest dobre posunięcie. Ok, tutaj E5 będzie za chwilę groziło. Zastanawiam się teraz, czy Roszada... Roszada chyba trzeba zrobić. Jeżeli e5 to skoczek g4, czy to w ogóle wszystko działa? Poczekajcie, żebym tutaj nie zagrał za bardzo na hura ale chyba działa, no bo chcę zbić tutaj, atakuje tu, chociaż tam nie zbije teraz, a jeżeli hetman f4, to zagramy sobie d6. I teraz chodzi o to, że ja bronię skoczka. I podważam punkt E5. Jeśli przeciwnik wybije, to ja wybijam pionkiem, a potem na H2. Moje figury się rozszalały i jeszcze naciskam przy okazji. No właśnie, tak się też dzieje. Naciskam przy okazji na punkt H2. Tutaj hetman E4 z groźbą mata może się spotkać oczywiście z wymianą hetmanów. Tak trzeba będzie zrobić. Tak też robimy. I tutaj wydaje mi się, że zbiję to po prostu gońcem, wezmę pionka na czysto Wrócę gońcem na swoje miejsce, jak mnie przeciwnik odpędzi, to po prostu skoczek F6 Dokładnie tak też się dzieje Spionek na czysto, bez żadnych słabości I spokojnie chyba sobie wyprowadzimy gońca na D7 Za chwilę wprowadzę wieżę na E8 Ruch A3 raczej pozbawiony większego sensu, strata tempa po prostu Dobra, skoczek i goniec na G5. Skoczek H5 sobie zagrałem. Dlatego, żeby dać widły przeciwnikowi. Dobra, wideł nie ma. Ale zagramy G5. Postraszymy gońca. Ten goniec będzie musiał odejść na, na F2 prawdopodobnie. Ok. W sumie mogę tu zagrać. To będzie dobre posunięcie. Siatki matowe się pojawią. Skoczek na G3 i goniec. I teraz, no właśnie, siatka matowa. Jakby tutaj przeciwnika Może tędy pójść wieżą na H6 Z drugiej strony ja nie muszę się Śpieszyć O, przeciwnik dał tempo, C3 ruch słaby Bardzo słaby, skoczka powinien tam stawić Ok, I tutaj zagramy sobie F5 Chodzi o to, że jak goniec A, goniec dał szacha, okej, okay, to się nic nie dzieje Chodziło mi o to, że jak wieża zagrała na E3 I atakowałem to, żeby wejść z tempem Wieżą i tam próbować Wejść na jedynkę, no skoczek D2 powinien zagrać Oj, nie zagrał no to wieża b8 i skoszę pionka na b2 przy okazji i ten skoczek już nie ma w ogóle żadnego wyjścia w tej sytuacji. Figury białych są bardzo skrępowane. Dobra, tu coś białe próbują, chyba z wieżą zagramy na e2, tutaj będzie opcja bicia, oczywiście f4 jest to goniec, będzie bronił tego pionka. W sumie też można było C6 zagryć, żeby ten goniec stąd uciekł, ale w tej sytuacji zagram chyba w ogóle G4 i właśnie zagram C6, żeby goniec już nie bronił mi tego pionka. I będziemy próbowali dać mata. Co teraz można tutaj białymi? No, chyba nie, za, za, za dużo już nie można. A już zbliżamy się powolutku do rankingu 1500. Ten poziom będzie już coraz wyższy, będzie coraz mniej partii w odcinkach, dlatego że przeciwnicy stawiają bardzo duży opór. Gramy C6 oczywiście, skoczek C4. Ok. Możemy, słuchajcie, zbić tutaj, on zbije tu i my wybijamy. Będziemy mieli przewagę jak najbardziej, tylko zastanawiam się, czy nie zostawić wieży i nie wstawić tak. On może wrócić skoczkiem. Dobra, na razie wstawię wieżę tutaj, bo grożę takim zagraniem. Więc skoczek prawdopodobnie będzie musiał tu zagrać, to wtedy zagramy wieżą na d2. I jak skoczek wróci, to zbijemy wieżą na d5, nie oddając żadnej wieży właśnie. I tak zrobimy. Dokładnie, bo cały czas grozimy wybiciem tego gońca. No białe mają... Niestety przechlapane. Bijemy tutaj. Tak, i mamy zdobytą figurkę. No dobrze, te, też ten ruch widziałem, skoczek e5 tu po wybiciu Równie, no Myślę, że po prostu teraz weźmiemy tego skoczka Nie ma co tutaj za dużo kombinować Przewaga jest na tyle duża Może goniec e6, żeby poprawić gońca i wstawić go na d5 I tutaj bezpośrednio atakować Zobaczcie, że goniec fajnie pilnuje pola e1 Nic tu absolutnie nie grozi Mogę podciągnąć króla, zagrać gońcy na d5 Jeżeli mówimy tutaj o realizacji przewagi No już materialnej, pozycyjnej żeby nie dawać jakiś kąt przeciwnikowi typu goniec D5, to wieża bije na F5. Nie musimy tak robić. Oczywiście możemy też zagrać posunięcie F4, na przykład. No tak, tutaj to od razu królem zagramy, żeby nie było od razu szacha. No tak, to są już takie ruchy, myślę, że no, takie kosmetyczne bym powiedział. No i goniec na D5. Tutaj już grożą bardzo niebezpieczne rzeczy. No i tu zrobimy młynek. Piszcie w komentarzach, jaki macie ranking na 10 minut. Dajcie znać, jak wam idzie, jaki progres zrobiliście. W ogóle czy te speedruny wam coś dały w praktyce przede wszystkim. Kolejna partia, no to jedziemy. Posunięcie E4 przeciwnik 1468. Mamy ruch e5, no dobra, to zagramy f4, niech będzie gambit królewski Zobaczymy na tym etapie jeszcze jak to wygląda Goniec c4, tu chowamy króla na f1, w razie czego skoczek zagrał No to gramy oczywiście d4, robimy sobie centrum Mogłem też skoczkiem wyjść, okej, okay. to ciekawe podejście Zagramy od razu h4 na ostro, na ostro Jeżeli będzie f6, to tutaj będzie już koniec partii Ojejku, jest f6 Headman h5 Król zagrywa tu, wchodzimy hetmanem, król na d6, i co dalej? Czy dajemy tam jakoś mata, czy nie ma możliwości? Będzie możliwość, jak zagramy skoczkiem Szach, król d6, król na spacer Oj, oj, król na spacer, już wyszedł, w szóstym ruchu I skoczek, zaraz chwila, bo skoczek tu może zbić, tutaj, jak dać mata? Szukam opcji mata A, już widzę. E5. Tutaj oddajemy do końca skoczek zbija. Hetman tu i bijemy jest mat. Króle 7 i mat. Mat 11, moi drodzy. Ach, ten gambit królewski zadziałał Ten gambit królewski. Na tym etapie widać, że jeszcze się przeciwnicy gubią. Poddał, moi drodzy, szybka partia. No to lecimy z kolejną. E4, proszę bardzo, czy będzie E5? C5 mamy, dobra, obrona cycyliska białymi. Tak, mamy taki ruch, ok, zastanawiam się teraz, a może jakieś takie Zagramy sobie do meczki, zagramy sobie B4, taki tam gambicik na rozwój figur, jeżeli skoczek zbija to C3, D4, oczywiście to jest taki lewusek i gramy sobie D4, zobaczymy, czy przeciwnik zagra. D5, jeżeli tak, to wybijamy oczywiście zagrał D5. Gramy tak. E, hetman wybija i gramy C4. Jeżeli bicie na, w przelocie, to skoczek wybija. To ostatnio podłapałem taką małą pułapkę, właśnie. Zauważyłem i ją stosuję. Zobaczymy, czy przeciwnik w nią wpadnie dalej. Bo jeżeli w ogóle odejdzie gdziekolwiek Hetman, to gramy po prostu D5. Mamy bardzo prostą, fajną grę. Bez żadnego wysiłku. Szach nastąpił. No to koniec E2 i tu się wszystko trzyma. E, za chwilę jest Roszada. E, tak, robimy od razu roszadę, bo jak jest wybicie tutaj na F3 i goniec wybija i Hetman wybija, to bijemy na C6 i zdobywamy Hetmana. Więc taktyka działa. Jak już mamy zrobioną roszadę. Już w ogóle się tak cieszymy w tej sytuacji skoczek na D2 tutaj No dobra, wieża B8. Czyli taki ruch w ogóle nie wiadomo po co. Wiecie co? Ja zagram H3 Jestem ciekawy jego reakcji, czy on tutaj zbije Czy dostrzeże tę pułapkę Ciekawe, czy Hetman zbije pionka Zbił, słuchajcie, pułapka Weszła pułapka, prosta pułapka taktyczna Prościutka Wszystko pięknie weszło No cóż, mamy go Mamy go dokładnie, ale szybka partia, co nie? No, pf, jednak czasami te pułapki wchodzą. No to gramy kolejną, 1486, E4. Niech będzie E5 znowu. Skoczek na F3. Ciekawy jestem, dlaczego przeciwnicy nie grają ruchu F4 na mnie, czyli sami nie stosują. Gambitu królewskiego Mamy D4, czyli partię szkocką Po raz kolejny, dobra, zbijamy Się pojawia to troszeczkę często, dobrze I zobaczymy, czy jest bicie Prawdopodobnie tak, tutaj można też skoczkiem na B3 zagrać I znowu Hetman F6 Zobaczcie, sytuacja się powtarza, jeśli chodzi o debiut Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje Bo na pewno dostrzega mata No jak nie dostrzeże mata, to się bardzo zdziwię Oczywiście tutaj chyba Hetman E2 jest najlepsze Potem ten goniec przez G3 i 2 Prawdopodobnie może wyjść no tu się trzyma wszystko. Znaczy to, jest, to jest teoria debiutu, więc e, nie ma to jakiejś wielkiej filozofii. Ale dziwne, bo przeciwnik zbił i myśli. To znaczy, że nie jest w teorii. Prawdopodobnie nie jest w teorii. No dobrze, um, cóż ja mogę tutaj powiedzieć, oponent się zastanawia, w ogóle tak się zastanawiam, czy taki ruch jest dobry, bo jak zbiję tam, ha to bronie nie jest dobry, bo odbijam, co ja w ogóle gadam, okej, okay. no ale to widzicie, to trzeba sobie roz rozwiewać wątpliwości w razie czego. Najlepiej to robić samodzielnie. Nie patrzeć ze stokfiszem, tylko właśnie starać się samodzielnie rozgryzać pewne nasze jakieś takie wątpliwości co do pozycji. O, to jest w ogóle dobry ruch. Odbiję tutaj pionkiem z D. Poczekam aż on wybije hetmana. i ja odbiję skoczkiem. Chyba hetmanewczy to jest teoria z tego co się orientuje To jest chyba dobre posunięcie w ogóle. Ale zajęło przeciwnikowi trochę czasu, więc no tak. Widzimy, że on też bardzo praktycznie podchodzi do pozycji. Słusznie zagramy. Koniec E6 z opcją długiej. Właśnie widzicie, że ja się nie śpieszę z tym wybiciem na F3. No i ta pozycja może trochę potrwać, nam bo on zrobi ruszadę. Tutaj już pułapeczek żadnych nie ma. Zrobię długą. Dlaczego by nie? Ruch C3. Dziwne chyba posunięcie chociaż nie wiem czy to jest ok, szczerze mówiąc Powiem wam szczerze, że nie wiem. Teraz zrobię tak, zbijemy hetmana Bo jeżeli on zbije gońcem, to ja zbiję tutaj Jeżeli zbije, no właśnie. I chodzi o to, że te pionki w centrum Jego są bardzo słabe. Jednak się dało na to złapać przeciwnik Teraz, teraz jak zagrać, czy zagrać skoczkiem tu I atakować, a jeden atak to za mało, czy zagrać tędy i przyblokować te pionki. Zagrać bardziej strategicznie. Wiecie co, chyba dynamiczniej bardziej zagramy skoczek F6. Tego skoczka nic stąd nie ruszy. Jeżeli będzie E5, to oczywiście skoczek D7 i pionek leci. E, dobra, i tutaj chyba mu e, zagramy wieżą na E8. Po prostu. Po prostu, będziemy atakować tego pionka. Skoczek D2 na jego miejscu bym zagrał. E, I no właśnie, zagrał. Bardzo dobrze zagrał, powiem bym szczerze. Chyba teraz przerzucę mimo wszystko skoczka. Plan blokady yy, będzie następował, ale to będzie trwała przewaga strategiczna. Bardzo dobra pozycja yy, czarnymi, bardzo dobra. Te pionki pokazują, że białe stoją po prostu fatalnie, ale to trzeba też oczywiście wykorzystać. To się łatwo mówi. Skoczek na E5 to jest przepiękny skoczek. Do końcówki nawet możemy spokojnie dojść z uwagi na te pionki. Chociaż, jak za dużo uprościmy w pozycji, to może być no nie do końca aż takie proste. Bo to nie jest tak, że to już jest już tak łatwa wygrana, że, że nie ma szans tutaj biały. W ogóle grozi skoczek na D3 i widełki. Jestem ciekawy reakcji przeciwnika. Czy pójdzie w jakiś taki dziwny ruch typu G4? G4 w ogóle słaba, to wtedy zbijamy skoczka i zdobywamy tutaj gońca. No ale powiedzmy, jakiś taki ruch pusty czy typu nie wiem, powiedzmy A3 na przykład. Bo boi się, że mu atakuje pionka, to może zagrać A3. No zdziwiłbym się mocno, ale raczej tak nie pójdzie, mam nadzieję. Czy mam nadzieję, no, jeżeli tak zagra, to zaraz zdobędę jakość, ale. Tutaj pod kątem szkoleniowym, to mam nadzieję, że tak nie zagra, bo ten ruch byłby słaby. To w ogóle zbić nie mogę tego pionka, bo jest ruch B3. I ten król będzie zawsze tego końca mógł złapać w razie czego. Ale tu jest inna groźba, cały czas powtarzam Groźba, skoczek d3 Pewnie dostrzega tą groźbę przeciwnik Prawdopodobnie goniec e2 Powinien zagrać Zagrał goniec e2 Widział Ustawię sobie pionkę na c5 Bo widzę jego plan pod tytułem skoczek b6 i na d4 A w ten sposób a tutaj taki ruch nie jest groźny, bo od razu jest C6, a w ten sposób ten pionek będzie tutaj bronił tego pola. Ojejku, no to widzę, że przeoczył gość. To mamy znowu skoczek D3. Przeoczył. No to cóż, wykorzystujemy bezlitośnie jego jego yy, błąd. No i gramy skoczek F2 z prostymi widłami na dwie wieże. Cóż tu można powiedzieć więcej, moi drodzy? Scott Bierza zagrała na F1, to zbijamy oczywiście Ej, Tutaj chyba pionkami A, właśnie, no zobaczcie, przecież ja nawet przeoczyłem to, że mogę zdobyć figurę No to, to nie ucieka To zagranie wcześniej było lepsze niż widełki Dlatego, że zdobycie figury jest cenniejsze niż zdobycie jakości Ale to chyba większego znaczenia w tym wypadku to nie miało mimo wszystko. No widzimy, żaden wysiłek ze strony czarnych nastąpił w debiucie, w ogóle prosta gra, a przeciwnik się tutaj pogubił, grając tak właśnie dziwnie. No właśnie sztuka polega w szachach czasami na tym, żeby starać się wykorzystać błędy przeciwnika. No na tym też to polega. Jak wykorzystamy, to jesteśmy lepsi po prostu i tyle. No i co? No i co teraz? No Chyba to nie wymaga dużego komentarza w tej sytuacji. Jak wybiję to, wybijemy nawet gońcem. Przeciwnik się rozłączył, widzę. Albo problem z internetem. Poczekamy sobie 50 sekund jeszcze. Przypominam przy okazji, moi drodzy, na szachowo.pl macie 10% zniżki na zakupy. W ten sposób mnie wspomagacie. Pod partię. Dzięki serdeczne za dzisiejszy odcinek. Szachowo.pl, przypominam, dzięki za uwagę, za komentarze, za lajki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się, cześć.